Andrzej z Rolnicy. Podlasie Zielona Rewolucja na Gospodarstwie. Andrzej Splutycz, bohater popularnego programu Rolnicy. Podlasie postanowił zainwestować w swoje gospodarstwo, siejąc trawę na swojej posesji. Inspiracją do tej zmiany był jego sąsiad, którego zadbana działka wzbudziła zazdrość Andrzeja. Program Rolnicy. Podlasie zdobył serca widzów dzięki autentycznemu pokazaniu życia rolników z Podlasia. Emitowany regularnie na antenie Focus TV, show przedstawia codzienne zmagania bohaterów, w tym Andrzeja i jego ojca Gienka z Plutycz. Duet ten, dzięki swojemu humorowi i prostocie, stał się u publiczności, co przekłada się również na popularność ich kanału na YouTube, który śledzi ponad 122 tysiące użytkowników. Ostatnio Andrzej zdecydował się na poprawę estetyki swojego gospodarstwa, siejąc trawę wokół domu. Decyzja ta była wynikiem obserwacji sąsiada, którego zadbana posesja wzbudziła w nim chęć do działania. Postanowiłem posiać trawę, bo ta trawa przed domem jest potrzebna, bo tak jak wygląda u sąsiada, tak samo ma u mnie wyglądać, wyjaśnił Andrzej. W pracach pomagali mu Gienek oraz ich przyjaciel Jastrząb, używając między innymi taczki do podlewania trawnika. Andrzej, chcąc chronić swoje nowe dzieło, umieścił tabliczkę z napisem: Szanuj zieleń w plutyczach. Oprócz pracy na gospodarstwie, Andrzej marzy również o znalezieniu partnerki. Choć temat jego życia miłosnego był wielokrotnie poruszany w programie i na kanale YouTube, dotychczas nie znalazł wymarzonej drugiej połówki. Andrzej ma konkretne wymagania wobec przyszłej partnerki: wiadomo, żeby była młodsza ode mnie, mniej więcej wzrostu takiego jak ja, może być troszkę wyższa, nie gruba. Nie chuda, lecz w sam raz, podkreśla rolnik, mając nadzieję, że jego nowa, zadbana posesja pomoże mu przyciągnąć uwagę odpowiedniej kandydatki kropka, czy zmiany w gospodarstwie i nowe podejście do życia miłosnego przyniosą Andrzejowi upragnione efekty. Czas pokaże, a fani programu – rolnicy. Podlasie z pewnością będą śledzić jego dalsze losy z zaciekawieniem.